Cześć, witam was w kolejnym odcinku ze Spoilera. Jestem Superza 090 i zapraszam was na kolejny odcinek. Cóż, ktoś zażyczył sobie rewanż meczu Hiszpania-Argentyna. No więc teraz stwierdziłem, że zagramy drużyną argentyńską przeciwko hiszpańskiej. O! No więc rozpoczynamy mecz, czy może w składzie? Coś jeszcze słuchajcie. Znaczy w składzie. Po co to robię? Dobra. Lewy obrońca Ansaldi może wejść. To jest słuchajcie. Porządkujemy i Lopeza zmienimy w fejdzie. Gago? Nie, Gago nie. On jest się obrońca. Burdisso, okej. Burdisso. Okej, a tak. To okej. Skład może być. Rozpoczynamy mecz. Przetanie mocne na światowym poziomie. Spotkanie tylko rozpoczynamy mecz. Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Argentyna, Hiszpania. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym gwizdku sędziego. Sędzia dzisiejszego spotkania to arbiter, który pozwala grać. Alvarez. Tak, i to jest dobre dla widowiska. Higuain. Gonzalo Higuain. Alvarez. Szerano. Gonzalez. Na koncie. Higuain. Akcja zatrzymana. Ansaldi. Gonzalez. Mascherano. Higuain. Mascherano. Messi. Brawo za to podanie. Messi, aj to nie jest finezyjne, tylko lob. Wspaniale przechwycił. Edon Niesty. Rywal atakuje Niestę, by odebrać mu piłkę. Aj pięknie, tutaj w obronie przyjęliśmy. Od linii bocznej rozpoczną Hiszpanię. Dobrze, do przodu. Gonzalez. Messi. Znakomicie. Ależ walka o piłkę. Tabi. Iniesta. Wow. Ale nie przejmuje. Trzeba przejąć piłkę. Ansaldi nie powstrzymuje Iniestę. Ale tutaj pięknie. Z obrońców. To jest rzut rożny dla Furiarocha. Abi, wybicie. I kontratak. Di Maria. Angel. Di Maria z taką kilochą Gonzalo. Higuain. I nie ma. Higuain. Yes! Gonzalo Higuain. 1-0 dla Argentyny. To jego specjalność. Instynkt. Znakomicie. Wypuścił tę piłkę z rąk, a napastnik drugiej szansy już nie zmarnował. Sergio Ramos. Figa Ramos. Czawi. Widzi wszystko, ma tylko nie na razie prowadzimy jeden. Zero nie da dzisiaj ponieść większym emocjom. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwnika. Gonzalez. Wine. Messi. 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 Leo Messi. Ograł go teraz. To był czas. Zablokowany strzał. Cóż za. I szansa dla Argentyny. Rzut rożny. Doświadczenie. Messi de Michelis. Zmarnowali ten rzut rożny drużyna przeciwnika przy piłce. Zabaleta. Przechwycili przeciwnicy. Pięknie. No, Otamendi. Głową do kolegi z drużyny. Groźnie, ale Strata. Zdążyli na czas. Oj. No, musi być bramka. Będzie strzał. Ależ. Strzał został zablokowany.
Czy to wykorzystasz? No i niestety, Dawid Villa, 28 minuta, 1-1. To był gol nie do obrony. Ale cośmy robiliśmy w obronie w tej akcji. Nie byłoby tej bramki bez tego wspaniałego dogrania. No i spokojnie. To jest tylko mecz towarzyski. Gonzales. Oczywiście inna seria, ale to jest osobna seria z Palenka, czyli reprezentacja. Tą serią nową, co ja wam proponuję, która się pokazała 18 września, to sami decydujcie, bo... Dobry odbiór piłki rywalowi na nie własnej wiem, połowie. Uważacie, jest wystarczająco dużo serii, a zwłaszcza, że się pojawiła nowa, przecież zostań gwiazdą Lewandowski. Arbeloa. Więc... Sergio Busquets. Blisko pole karne. Ciekawie się Faka. To rozwija. Uwaga! Ale piłka szczęście. Na boisku. Tylko, że jeśli chodzi o tą ligę mistrzów, za to i być może Ligę Europejską, nie wiem, zależy jak ja zdecyduję, ale jak już Liga Europejska, to nie od fazy grupowej, nawet nie od 1/16, tylko od 1/8, więc ta seria z Ligą Europejską niecelnie, dopiero za pół roku się pojawiła. Więc... Zwykle ci napastnik będzie miał szansę. Powinien dogrywać. Świetna wrzutka. Dobry przechwyt obrońcy. Ładne dośrodkowanie, ale niestety europejski niecelne. Daleko. Robi się niebezpiecznie. Oj, Fernando Torres. Niestety. 45 minuta. Hiszpania prowadzi 2-1. Trudno zliczyć, która to asysta i niesty. Iniesta jest człowiekiem, który potrafi wykonać najlepsze rzeczy na boisku, na dodatek wszystko pod kątem kolegów z zespołu. Słyszeliście, jak Iniesta jest znakomity. Mascherano. Według Dariusza Szpakowskiego i Włodzimierza Szaranowicza, a niestety offside, chociaż znakomita akcja by była. No widzicie, to jest ta FIFA. To jest... Jedyna rzecz, która mnie denerwuje, spalone. A ponoć w FIFA 13 ma być gorzej, bo jeszcze mniejsze spalone mają być odgwizdywane. Drużyny się właściwie niczym nie druga różnią. Połowa. Po grze. Na razie szczęśliwie jedna z nich prowadzi. A teraz przy piłce Xabi Alonso. Dobrze teraz odebrał piłkę na skrzydle. Di Maria. Di Maria. Nikt nie idzie za akcją. Nie miałem gdzie podać, bo nikt nie szedł za akcją. Xavi. Gatorres. Fernando Torres. Uwaga, ależ mu błędy robił. Xavi. Xavi Alonso. Fernando Torresa, Arbeloa i broni Sergio Romero. Prawdopodobna obrona. Higuain. Pechowo piłka przeszła do Iniesty. Czy to wykorzysta? Brawo Denikelis. Niebezpieczne są takie zagrania wślizgiem w polu karnym. O to chodziło! Pole karne, ale obrońcy udał. Broni Romero. Zabrakło, by wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Tylko skuteczna interwencja bramkarza zapobiegła utracie bramki. Xabi Alonso. Tak. Arbeloa. Bardzo dobre wejście Mascherano. Tak. Woli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Dośrodkowanie! Waka. Tej interwencji wyręczył bramkarza. Nie powinien Otamendi. Tak ryzykować polu karnego. Alvareza. Mascherano. Higuain.
mistrza Bielonia. Doskonale zagrał. Aha, brawo. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Otamendi. Fatalnie. Otamendi. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Czy to wykorzysta? Fernando Torres. Ale znakomicie obrońca. No, i przecież to mógł być rzut karny. Nie wiem, czy to był strzał, czy też podanie. Podanie Xabiego przejęte przez rywala. Znakomita sytuacja. Di Maria. Di Maria. Czy to wykorzysta? I gol! Angel Di Maria, 71 minuta i prowadzimy, przepraszam, wyrównujemy na 2-2. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się cóż, gramy dalej, 20 minut, jeżeli będzie remis, słuchajcie, rozegram rzuty karne, pozwólcie, że... Ależ akcja! Przerwanie akcji przeciwnika przez Demichelisa. Prawie oj! No strzela! Uderzenie głową! Broni, to jeszcze nie koniec akcji! I ależ mamy szczęście nie, w obronie. Nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Otamendi. Gonzalez. Przerano do Alvareza. Ale znakomite podanie Leo Messiego. Oczywiście, Messi. Dobre dośrodkowanie, ale dobra interwencja obrońców. Przejęli piłkę. A teraz Xabi Alonso. Sergio Ramos. Xabi. Sergio Busquets. Uwaga. Trzeba się bronić. Wszystko się jeszcze może zdarzyć. Dobrze. Masz Ramos. Messi. Złe podanie do Higuain. Niezły pomysł z tym prostopadłym podaniem, ale zabrakło precyzji. Uwaga. Dobra piłka, teraz do kolejki. Spokojnie. Broni Sergio Romero. To jeszcze nie koniec. Nieudane podanie Higuaina, piłkę przejmuje drużyna przeciwna. Di Maria. No i przejęli w ostatniej chwili. Higuain. Okay. A teraz Xabi Alonso. Brawo Mascherano. Przejmuje piłkę. Niewiele czasu już zostało, chyba rzut karny. Rozegramy. Brawo Romero. A więc nie ma zwycięzcy i czas na rzuty karne. Tak jest, rzuty karne. Myślę, że Higuain na drugiej pozycji. Di Maria na trzeciej. Mascherano. Coś nie Mascherano. Nie? Okej. A więc rozpoczynamy. Przygotowuje się Lionel Messi. Messi? Oj, nie trafia! Następny będzie strzelał David Villa. Villa strzela. Aj, niestety. No, słuchajcie, mówiłem wam, że karny potrafię strzelać, ale nie zawsze przecież to wychodzi. Higuain, gol. Zamienia ten karny na bramkę. Ależ opanowanie tego zawodnika. Niesłychane. Gol. Nie dał bramkarzowi żadnych szans w tym uderzeniu. Di Maria. Di Maria. Piękny strzał. Angel Di Maria. Xavi. I broni Romero. Teraz Lucho Gonzalez. Gonzalez. Gol. Brawo, brawo, brawo. Teraz Fernando Torres kontra
Sergio Romero. Nie ma! A więc jeśli strzelimy ten rzut karny, wygramy spotkanie. Alvarez. No niestety, nie trafiamy. I teraz co strzela w pikę, jeśli strzeli gramy, ale jeśli obronimy, koniec meczu. Nie trafia, pikę koniec, wygrywamy ten mecz. Wygrywamy ten mecz w rzutach karnych. A więc, no cóż, popatrzmy na najlepszą cenę. Romero 70 zresztą został zawodnikiem meczu. Nasz atak, no poza Messi, dobrze się spisał. Jeśli chodzi o Hiszpanię, najlepszy Fernando Torres 7-10. No cóż, ja się z wami żegnam, na razie, cześć.